Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kart na stół. Państwa i moim gościem będzie poseł Konfederacji Jakub Kolesza. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. I na początku pytanie o prezesa Glapińskiego, ponieważ w swoim przesłaniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos mówił o tym, że będzie dalej podwyższał stopy procentowe, no przez co raty kredytów znowu wzrosną. Ale mówił też, że polska gospodarka jest w świetnej kondycji i że jesteśmy w jednym, czyli najlepszym świecie ekonomicznym. świata. I jaka jest opinia pana i opinia pańskiej partii na ten temat? Jak ulżyć Polakom w ten kryzys? Odnoszenie się do prezesa Glapińskiego jest trochę jak odnoszenie się do premiera Sasina. Mam wrażenie, że tam trwa jakaś konkurencja, kto będzie tym największym odwróconym midasem, który każde złoto zamieni w kubkę błota. I w zasadzie tak jest, tak jest z wszystkimi wypowiedziami prezesa Glapińskiego, który jak zapowiada, że będzie deflacja, to jest inflacja. Jak zapowiada, że sobie poradzi z inflacją, to sobie nie radzi. Jak zapowiada, że nie będzie trzeba podnosić stóp procentowych, to jej będzie podnosił. Mam wrażenie, że prezes Glapiński po prostu od samego początku nie panuje nad polityką monetarną i nic nie wskazuje na to, by nad tą polityką monetarną kiedykolwiek panował, patrząc na to, że nie wyciągnął żadnych wniosków. Jest pewny siebie, mówi, że ja strzępiam, że tą tu twardo trzyma i dzięki niemu polska gospodarka się rozwija, a prawda jest odwrotna. W sensie z jednej strony prezes Glapiński przerzuca koszty swojej polityki monetarnej, polityki rządu rozdawnictwa na kredyt odbiorców, podnosząc byt późno, ale przez to bardzo wysoko stopy procentowe. Z drugiej strony popiera działania rządu premiera Morawieckiego polegające właśnie na zwiększanych wydatkach publicznych rozdawnictwie co jest działaniem odwrotnym od podnoszenia stóp procentowych co ma wrzucić pieniądze na rynek napędzić teoretycznie koniunkturę a przyczynia się do inflacji także nie wszystko co mówi prezes Glapiński nie ma pokrycia w rzeczywistości Jakie my mamy propozycje? No przede wszystkim konserwatywna, odpowiedzialna polityka monetarna, odpowiedzialna polityka fiskalna. No pewnych rzeczy się już nie odwróci. To, do czego doprowadził prezes Glapiński, musiało się skończyć taką inflacją. Można by było, można by było radykalnie zmniejszyć wydatki publiczne. Tak? Jeżeli tego pieniądza na rynku jest za dużo, inflacja rośnie, no to można byłoby sobie poradzić poprzez zmniejszenie. Sektora wydatków publicznych na rzecz zwiększenia sektora wydatków prywatnych, inwestycji prywatnych. To z pewnością lepiej napędzi gospodarkę, czy pomoże poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych, które są powodowane przez czynniki zewnętrzne, ale też należy powiedzieć uczciwie, że to nie czynniki zewnętrzne spotęgowały inflację, tak jak wojna za naszą wschodnią granicą, tylko jak widzimy po tej inflacji, która szalała jeszcze w zeszłym roku, gdy wojny nie było, to jest Bezpośrednie działanie rządu całego od 2020 roku, który drukował pieniądze, który wydawał pieniądze. Premier Emilewicz rozrzucała te pieniądze z helikoptera, jak opowiadała, i to się musiało skończyć po prostu inflacją. Jeżeli zamyka się część gospodarki, drukuje pieniądze, rozdaje te pieniądze, to wiadomo, że skończy się to inflacją, i w zasadzie nie trzeba kończyć ekonomii, czy być profesorem ekonomii, czy nawet prezesem NBP, żeby do takich wniosków dojść. Cięcie wydatków publicznych, ale czy też zatem pójdzie podniesienie, czy Wy podnieślibyście jako czy to wolnościowcy, czy jako konfederacja? Stopy, stopę referencyjną? Może to te powtórzenie tej terapii szykowej z pierwszego dłowienia inflacji w historii kapitalizmu w Polsce? Znaczy nie będę hipokrytą? nie będę mówił, że teraz trzeba do zera obniżyć stopy procentowe, bo z pewnością inflacji to nie pomoże. My mówiliśmy już w 2020 roku, jak prezes Glapiński prawie o 2 punkty procentowe obniżył stopy procentowe z całą radą polityki pieniężnej, praktycznie Praktycznie do zera, do zera, i wtedy mówiliśmy, że to się skończy katastrofą, że w sytuacjach kryzysu nie można w ten sposób działać. Wystarczyło utrzymać te stopy procentowe na tam poziomie zbliżonym do 2%, dwóch punktów procentowych, i to by wystarczyło. Nie trzeba by było wówczas podnosić tak mocno, tak szybko tych stóp procentowych do góry. Natomiast mleko się rozlało. Pierwszy krok, jaki należałoby teraz zrobić, to wymiana prezesa. NBP, co niestety się nie udało, większość sejmowa się znalazła i wszyscy, którzy głosowali albo pomogli w wyborze prezesa Glapińskiego, po prostu za ten stan rzeczy odpowiadają. A to, co można zrobić tak na szybko, poza samą polityką monetarną, to wstrzymać rządowe rozdawnictwo, programy rządowe, które są ukierunkowane na rozrzucanie pieniędzy z helikoptera. W ten sposób z pewnością Polakom się nie pomoże. Ciąć wydatki i obniżać podatki. To zabije trzecią kadencję PiSu. Zależy, kiedy będą wybory. Duże znaczenie mają też czynniki zewnętrzne, zewnętrzne jakim jest na przykład wsparcie w ramach tak zwanego Funduszu Odbudowy 700 miliardów, wrzucone na pół roku przed wyborami. Może dać iluzję dobrobytu i rozwoju gospodarczego. Oczywiście to będzie iluzja, tak jak iluzją jest zapicie klina. Jeżeli mamy kaca i nas boli głowa, to nam się wydaje, że pijąc pięćdziesiątkę wódki, pomagamy swojemu organizmowi. I w ten sposób chce zadziałać, zadziałać rząd Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska udaje, że domaga się tych pieniędzy dla Polaków, ale robi wszystko, co w swojej mocy, by, by ten rząd tych pieniędzy nie dostał. I w zasadzie wszystko w rękach Komisji Europejskiej, czy te pieniądze zgodnie z obietnicą, umową w taki sposób przekaże. Czy, czym może spowodować, że część wyborców może Poczuć się dobrze i, i w wyborach teoretycznie w 2023 roku na prawej i Sprawiedliwość zagłosować. Konfederacja od początku sprzeciwiała się Krajowemu Planu Odbudowy, mówiąc o tym, że to będzie po prostu wspólne zadłużenie Unii Europejskiej. Czy Wolnościowcy zmienili, e, może oczywiście nie zmienili, bo to jest nowa partia, ale czy mają inne, odmienne zdanie od Konfederacji w tej sprawie? Nie, jako jedyne ugrupowanie jednoznacznie parlamentarne w całości sprzeciwiamy się temu programowi z różnych względów. Po pierwsze, ten plan, żeby ten plan w ogóle wszedł w życie, to premier Mateusz Morawiecki musiał się zgodzić na nową politykę klimatyczną, która uderza de facto w możliwości transformacji energetycznej w Polsce. Cała polityka energetyczna Europy jest dostosowana do energii tej polityki, którą Niemcy prowadzą. Która opiera się na gazie rosyjskim, przede wszystkim. Teraz trochę się to zmienia i uzupełnionym o energetykę odnawialną, farmy wiatrowe, panele słoneczne. To jest, to jest jeden minus tego ustępstwa, na które premier Mateusz Morawiecki poszedł w lipcu 2020 roku. No i kolejne elementy, żeby ten program wszedł w życie, no to rząd polski, parlament, z wyjątkiem Konfederacji, zgodził się na wspólne zadłużenie w sensie. Nikt tych pieniędzy nie wyczaruje. To nie jest jakaś wielka drukarka, która te euro w Komisji Europejskiej czy w Europejskim Banku Centralnym wydrukuje, tylko to są pieniądze wzięte na kredyt, na wspólny kredyt, kredyt, który wspólnie wszyscy będziemy musieli spłacić. Także zadłużyć się każdy głupi potrafi. Co więcej, jednym ze źródeł finansowania tego tak zwanego funduszu odbudowy, tak naprawdę funduszu zadłużenia, jest, są wspólne europejskie podatki, na które premier Mateusz Morawiecki, cały rząd prawej sprawiedliwości, większość, Sejmowa się zgodzili. Są to podatki teoretycznie od wielkich korporacji, które mają być płacone, płacone, ale sam fakt, że Polska zgadza się, by Unia Europejska mogła majstrować przy systemie podatkowym, narzucać własne podatki, jest to przekazanie części kompetencji, które leżały w, w zasadzie w kompetencjach Polski. I my te koszty tych podatków sami zapłacimy. Są, są liczne przykłady wprowadzania takich podatków, na przykład od reklam na portalach społecznościowych, które przez wielkie platformy były w 100% przerzucane na lokalny rynek. Tam, gdzie wprowadzono zołyszny 10% podatek od reklam na jakiejś platformie, tam w tym kraju po prostu dana platforma o te 10% podnosiła cenę w 100% przerzucając na podmioty korzystające z tych reklam, czyli na lokalne firmy, lokalne przedsiębiorstwa. A te z kolei przerzucały te koszty na konsumentów, co zwiększa inflację. No i trzeci element, dlaczego ten cały fundusz jest zły, jest to po prostu pozbawienie się kolejnego elementa suwerenności, to znaczy. Polska zgodziła się, by Komisja Europejska mogła te pieniądze wstrzymywać pod pozorem jakiegoś złego wydatkowania. Oczywiście ten, te kryteria wstrzymania rozszerzono wbrew Polsce, ale na to zgodził się premier Mateusz Morawiecki. I teraz Unia Europejska może zadłużyć się w naszym wspólnym imieniu, narzucić na nas kolejne podatki, a, a nam ani jedno euro może z tego tytułu nie przypłynąć, bo stwierdzam, że dalej w Polsce nie ma suwerenności. Więc premier Mateusz Morawiecki na tym całym dealu wyszedł jak Zabłocki na mydę. czy, jak już się zgodziliśmy na Krajowy Plan Odbudowy, czy nie warto byłoby powalczyć o te pieniądze po prostu na przykład poprzez zmiany w Izbie Dyscyplinarnej lub usunięcie w ogóle Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? Znaczy, usunąć Izbę Dyscyplinarną, czy odwrócić deformę Zbigniewa Ziobry, można tak czy inaczej z innych powodów, na pewno nie pod dyktandą Unii Europejskiej, to nie powinno być głównym, głównym powodem. To też pozbawia państwo polskie pewnej powagi, daje dowód na to, że Polsce można dyktować takim szantażem finansowym to, jak Polska, w jakim kierunku ma się reformować, w jakim ma się nie reformować. Czy gdybym miał zdecydować, czy Polska powinna te pieniądze dostać, czy nie, jeżeli już się zadłużyliśmy i zgodziliśmy na te wszystkie ustępstwa, oczywiście zrobiłbym wszystko, co w mojej mocy, żeby się z tego wykręcić, wycofać z tego funduszu, żeby tego wspólnego zadłużenia dłużenia nie spłacać. Natomiast jakby to nie było możliwe, dobrze było, żebyśmy te pieniądze dostali. Z tym, że należy mieć zwrócić uwagę, że o wiele lepiej, gdybyśmy się nie zadłużali i nie zwiększali inflacji poziomu opodatkowania, niż gdybyśmy te pieniądze przekazali do sektora publicznego, ponieważ pieniądze w sektorze publicznym wykorzystuje się w mniej efektywny sposób niż pieniądze w sektorze prywatnym. Więc każdy program, który zabiera z sektora prywatnego, daje do sektora publicznego, jest ze szkodą. Dla całego społeczeństwa. Założona została nowa formacja w ramach Konfederacji, czyli Wolnościowcy, razem z posłem Sośnierzem i z posłem Dziemborem w klipie promującym nową frakcję, nową partię. E, mówiliście panowie o wolności politycznej, o wolności gospodarczej i wolności osobistej. No, Był na przykład też postulat tego, żeby zalegalizować narkotyki. No i właśnie tutaj jest kwestia tego, jak połączycie ten program, czyli demokracja bezpośrednia, co na przykład z programem partii Korwin trochę się kłóci, może nie z programem, ale z wizją polityczną Janusza Korwin-Mikkego. Natomiast jak pogodzicie bardzo różne poglądy w ramach konfederacji? Oczywiście już wcześniej były te różnice, natomiast na przykład taki światopoglądowy postulat, jak legalizacja miękkich narkotyków, w zestawieniu z programem Ruchu Narodowego, wydaje się już bardzo, bardzo ciężki do pogodzenia. Do tej pory nie było to problemem. No, w zasadzie największym atutem Konfederacji jest to, że to jest ugrupowanie koalicyjne składające się z podmiotów, które mają różnice programowe i mamy to jądro, które się objawia w programie Konfederacji, które jest elementem wspólnym i z tym jądrem się zgadzamy, z postulatami Konfederacji się zgadzamy, z tym idziemy do wyborów, tak przekonujemy wyborców, ale naturalnie mamy różnice programowe i bardzo szanujemy tą własną odmienność. Bardzo często też prowadzimy wewnętrzne Dyskusje w tych tematach, przekonujemy się nawzajem. Także uważam, że to jest ogromna zaleta Konfederacji i też w taki sposób tą Konfederację rozbudowujemy. Właśnie tworząc czwartą, stabilną nogę, nowe ugrupowanie, które pomoże Konfederacji rozszerzyć się na nowe grupy odbiorców, które też uwzględni postrzeganie na pewne sprawy polityczne, pewne poglądy, jakie mam ja, jakie ma Dobromir Sośnierz czy Artur Dziambor. Myślę, że to jest piękne. Jeżeli chodzi na przykład o postulat legalizacji narkotyków, który się wydaje bardziej progresywny niż konserwatywny, czy Partia Wolnościowcy pójdzie bardziej w stronę progresywizmu światopoglądowego, czy jednak w innych postulatach zostaniecie konserwatywni? Ja powiem tak, nie jest to postulat ani progresywny, ani konserwatywny, jest to postulat liberalny. Liberalny jest znacząca różnica. W zasadzie widać to bardzo mocno po tym, jak do postulatu depenalizacji narkotyków podchodzi lewica, jak podchodzą wolnościowcy. Lewica chce państwa nadopiekuńczego, chce, żeby ludzie mogli spożywać pewne substancje, ale pod ścisłą kontrolą, w ścisłej kolejności, z pewnym zabezpieczeniem, wsparciem socjalnym i tak dalej. My wychodzimy z innych założeń. To nie chodzi o, o poszczególne używki, środki, bo my nie zajmujemy się promocją używek, zresztą w naszym programie nie ma słowa żadnego takiego jak narkotyki. Nam chodzi po prostu o zasadę. O zasadę, że nie ma przestępstwa bez ofiar. Tam, gdzie, gdzie człowiek może decydować o własnym życiu, czy mu to szkodzi, czy nie, powinien mieć prawo do decydowania o własnym życiu, bo ludzie powinni być wolni. I w naszym programie tak to zawarliśmy, że w zasadzie do końca nie wiadomo, czy to chodzi o narkotyki, czy o szczepienia. Po prostu mówimy, że każdy ma prawo decydować o tym, jakie środki przyjmuje. Nie powinno być to ani przymusowe, ani zabronione, ani tym bardziej karalne. Ale wchodzi też na to aspekt praktyczny. Cała polityka antynarkotykowa, którą popierają i demokraci, i republikanie, chociażby w Stanach Zjednoczonych, okazała się ogromnym, ogromnym błędem i fiaskiem. Ona doprowadziła do wzrostu przestępczości nie poradziła sobie z problemem narkomanii. Natomiast szereg przykładów, chociażby przykład z Portugalii, bardzo skrajny, gdzie zalegalizowano czy zdepenalizowano nie tylko lekkie narkotyki, ale także ciężkie, pokazuje, że w ten sposób udało się poradzić czy zmniejszyć poziom, poziom narkomanii, przynajmniej zmniejszyć poziom śmierci. Polecam raport Instytutu Misesa na ten temat, który był wydany chyba 20 kwietnia 2021 roku, który świetnie takie przykłady opisuje, pokazując, że wolność nie tylko jest dobra sama w sobie, bezetyczna, ale jest także praktyczna, bo przynosi pozytywne skutki, nawet pod kątem poradzenia sobie z problemem społecznym, jakim jest narkomania. Więc my nie promujemy narkomanii, nie promujemy spożywania narkotyków, my po prostu domagamy się wolności, bo to za wolnością idzie odpowiedzialność. Jeżeli chcemy, żeby społeczeństwo było odpowiedzialne, musimy dać społeczeństwu, obywatelom po prostu więcej wolności. To nas odróżnia od lewicy. Wspominaliście również w spocie o pańskim nadopiekuńczym. Rozumiem, że będziecie walczyć z tym państwem nadopiekuńczym, z tym modelem państwa nadopiekuńczego, tylko w jaki sposób? No, przykład pierwszy z brzegu podatek cukrowy. To jest przykład państwa nadopiekuńczego. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło podatek cukrowy po to, żeby mieć więcej naszych pieniędzy, żeby móc je wydawać na obietnice wyborcze. ale lewica to poparła, dlatego że uważa, że to państwo, urzędnik, polityk powinien decydować o tym, kto ile cukru spożywa. Zresztą podobnie jest z narkotykami. Cały projekt, pod którym się podpisaliśmy, legalizacji marihuany, tam mocno ograniczał to, że tam tylko ileś krzaczków można mieć, że to musi być kontrola. Nie jest to kierunek, w którym my zmierzamy. Ostatnie postulaty lewicy o tym, by zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, też są właśnie przykładem państwa nadopiekuńczego. Teoretycznie chcą wolności, ale chcą doprowadzić do takiej sytuacji, jaka jest w niektórych krajach skandynawskich, gdzie dostęp do alkoholu jest mocno reglamentowany i jest to element takiej prohibicji. Także my mamy zupełnie przeciwny, przeciwny pogląd, pogląd na ten temat. Chcemy walczyć z państwem nadopiekuńczym. Nie chcemy, żeby urzędnik, polityk dyktował obywatelom jak mają żyć, jaką drogą życiową się kierować. Zobaczymy jak wolnościowcy będą sobie radzić w ramach konfederacji i bardzo serdecznie dziękuję państwu i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.